grupa z GCA Borutą Spiechowicza, który był wtedy dowódcą 5. Dywizji, jak przejeżdżała przez górę Elbrus, przełom rzeki taki, spotkali tego chłopaka z tym malutkim niedźwiedziem, któremu ustrzelono matkę i ona zabrała do Teheranu, ale jak Wojtek podróż, to nie był Wojtkiem jeszcze. On dopiero w kompanii został nazwany Wojtkiem. Zaczął rozrabiać, prawda, dobierać się do spisza, zjadać oficerom w kasynie na przykład całe śniadania, zrzucał na ziemię, prawda, talerze i sobie zajadał. No musi, trzeba go dać do wojska, no i gdzie go dać? No nie do piechoty, prawda, nie do frontowego oddziału. No i dlatego trafił do mojej kompanii. Przede mną, dokładnie 22 sierpnia, proszę Państwa, bo ja mam kronikę kompanii, napisane w niej. 22 sierpnia porucznik Florczykowski, notabene mój komendant szkoły podchorąży, przyniósł do kompanii pociesznego niedźwiadka, którego nazwaliśmy Wojtkiem. I dowódca kompanii, rotmistrz, wtedy jeszcze rotmistrz, to był majorem Chełkowski, zgodził się. Bo dowódca no, musi być psychologiem i wiedział, że obecność zwierzęcia, takiego łagodnego zwierzęcia, jakim był Wojtek, no robi, poprawia atmosferę po prostu. No bo żołnierze, myśmy byli już parę lat poza Polską, poza rodzinami, prawda, więc no, czasami jakieś spory wynikały, to są ludzkie sprawy. I obecność Wojtka kolosalnie poprawiała atmosferę.